te jajogłowi i te wasze pierdolone śmiałe eksperymenty. Gdzie mam znaleźć ten żółty pojemnik? To pojemnik z polimerem, majorze. Zawsze są żółte. Nie powinno być go trudno znaleźć. Zapisywanie danych. Proszę wybrać procedurę. Proszę wybrać procedurę. Zapisywanie danych. Znajdź ten żółty pojemnik, albo będziemy w dupie! Pośpiesz się do cholery! Znajdź ten żółty pojemnik, albo będziemy w dupie!
16 kwietnia. Mutacje. Timpek siad! Zły pies! Co ja mówiłem? Mutacje wywołane przez polimer postępują. Po miesiącu obserwacji osobnika CP388, kryptonim Barszcz, zauważyłem u niego niecodzienne zachowanie. Roślina odżywia się poprzez endocytozę i wypracowała sposób na ustalenie, skąd otrzyma mieszankę składników odżywczych, dzięki czemu wyciąga w tym kierunku łodygę. Kochanie, co na obiad? Przepraszam, co muszę? Wiem, że nie żyję. Nie chcę być bezużytecznym trupem. Moje zwłoki mogą posłużyć roślinom. Razem z kolegami pozostawimy w ten sposób po sobie ślad. Pracowaliśmy dla dobra Związku Radzieckiego. To jest... powalone. Tyle wysiłku włożyliśmy w stworzenie nowych gatunków. To będzie moje pożegnanie z nimi. Nie będę mieć do was żalu, jeśli odmówicie, ale... W tym zdecydowanie nie mogę pomóc. W porządku. Postarajcie się nie zginąć. Co? Nie dzieje się naprawdę. Czuję się jak na ostrym haju. Zauważyłem, że geny śluzowców stały się dominujące.
Endocytoza została... cholera... ograniczona. To... no cóż... to wyjaśnia sposób, w jaki roślina się odżywia. Na przykład chwytając pokarm łodygami. Chwileczkę. Pimpek, co ty jesz tym razem? Zostaw! Zły pies! Wracają do tematu. Później do tego ulicę. To jest ten żółty pojemnik, którego szukamy? Jaja sobie robisz? Gdzieś tu powinien być mniejszy. Mam kurwa nadzieję. Tu nie ma nic innego. Dobra, olać, zabierzemy cały jebany zbiornik. Powinno wystarczyć na rozpieprzenie tego cyrku. Rzeczy samej. To chujowo, prawda? Kiedy tylko barszcz przestanie być opryskiwany nawozem, obudzi się. I rozpieprzy tu wszystko w koło. Włącznie z nami.
Quake, jesteś tu? Świetnie. List numer 3, 10 maja. Barszcz urósł do niespotykanych rozmiarów i z dnia na dzień staje się jeszcze większy. Jego zachowanie staje się agresywne. Łotyki przypominają teraz pnącza i mogę w pełni potwierdzić, że roślina rozwinęła coś w rodzaju wzroku i umiejętności śledzenia pokarmu. Gdzie się podział ten cholerny pies? Pimpek! Pimpek! Do nogi! Kolejny biedny drań. Wybrał niewłaściwą kryjówkę. Cicho! W pobliżu jest mutant! Kto nas nie znajdzie! Powinniśmy być bezpieczni. Oj, przepraszam. Muszę cię rozczarować. Dorwał cię mutant. Czyli mnie jednak zabili? Tak sądziłem. Straszna szkoda. Dopiero po śmierci zrozumiałem, że nigdy nie traktowałem życia zbyt poważnie. Nigdy nie brakuje ci wody, póki studnia nie wyschnie. Takie życie. Jakże symboliczne. Powinienem był o tym pomyśleć wcześniej. Ej, Charles. Jeśli mnie zabiją, to też będę gadającym trupem? Będę leżeć w kącie i bełkotać ledwo zrozumiałe brednie? Trudno powiedzieć. Z jednej strony nie masz pamięci neuropolimerowej, z drugiej zaś twoje ciało przeszło znaczną polimeryzację. Czyli tak czy nie? Za mało danych, by wyrokować. Można to sprawdzić tylko w jeden sposób. Chyba podziękuję. Pośpieszyć. Skwary, próbuję! Thank you.
Sytuacja jest krytyczna. Gdzie ten pacjent z pompą? Rzucił robotę czy co? Poziom pestycydu obniżony do 2%. Wszyscy zginiemy! Dla mnie spokój. Ty pierwszy. Pestycydami skurwie. Dobra, przerwa na fajkę. Znaleźliście pojemnik? Skończył się PA-400! Musimy szybko coś wykombinować, inaczej podać! Spokojnie, kolej, znalazłem. Spójrz tam, oto twój pojemnik. Wiesz, jak trudno go było tam wtarabanić? Kurwa, nie tak! To go nie zabije! Miałeś go wysadzić w powietrze! Cholera, to co teraz robimy? Obudził się! Trzeba podpalić polimer! Daj papierosa! Można podpalić polimer papierosem? Tak jest! Gień, kutasie! Kurwa, mać, odwaliło mu! Jest wściekły! Musimy uciekać zanim... Czekaj! Kurwa, mać! O kurwa! Moja noga! Żyjesz, stary? Tak! Udało się! Szlak sadzonki, wstawaj! Noga mi utknęła! Strzelaj do cholery! Jest tych za dużo! Szybko! Kupuję! Jak nas dorwą, to pora! Mógłbyś lepiej celować? Już prawie tu są! Wstawaj, wstawaj! Próbuję! Kurwa! Nie, pomóż mi! Znajmij to za mnie! Trzymaj się, chodź! Nadchodzę! O kurwa! Pieprzony pojemnik, cóż, zawsze to coś! Zbudował! Co ty nie powiesz? O, twarz! Twarz ze mnie! Ja pierdolę, to było powalone! Naprawdę? Macie tu nic lepszego do roboty niż produkowanie wielkich morderczych krzaków? Droga do odkryć Alfowy jest naszpikowana pułapkami. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Tak jak ja i Pietrow.
podoba ci się nasz krzak, Ogierze? Jest taki uroczy. O czym ty w ogóle gadasz? Jaki krzak? Ten, z którego wziąłeś pojemnik z polimerem przy stojniaku. Masz na myśli ten przerośnięty barszcz? Co w nim uroczego? Podoba mi się, jak swoimi pędami dusi ludzi. Pękają jak folia bąbelkowa. To takie słodkie. Powiedz jeszcze coś popieprzonego o zabijaniu ludzi, a zrobię w tobie nową dziurę. Nie, nie zrobisz, Ogierze. Kto by cię wtedy zadowalał? To wyrwę ci moduł głosowy, żebyś się w końcu zamknęła. Pszczoły mnie naprawią, ale uwielbiam, kiedy tak do mnie mówisz. Skarć mnie? Tak! Mów do mnie brzydko. Stul dziób! Zaraz. Nie ganiali tak wokół tej brzozy cały czas, prawda? Prawda. Brzoza jest przede wszystkim symbolem, chociaż wymaga uważnej pielęgnacji. Co dwa dni. Czyli co drugi dzień trzeba latać po kompleksie i znosić cztery różne pojemniki? To, ale upierdliwe. Świetnie. Brzoza odmarza. Przywrócono optymalną temperaturę. Podłączono pojemnik z pestycydem polimerowym. Nienawidzę pasożytów. Ludzkich i w ogóle wszystkich. Przynajmniej drzewo może teraz swobodnie oddychać. Pasożyty zostały wyeliminowane i brzoza wróciła do normalności. Gotowe. Brama otwarta. Teraz możemy opuścić kompleks Wawiłów. No kurwa, w końcu. Jak zobaczę jeszcze jeden pojemnik, chyba dostanę szału. Udało nam się, towarzyszu majorze. Weź na wstrzymanie, rękawico. To mnie się udało. Zapewniałem moralne wsparcie. Jak tam sobie chcesz.
No może trochę pomogłeś. Jak się czujesz? To pytanie w zasadzie nie ma do mnie zastosowania, ale dziękuję za troskę. Nic mi nie jest. I czy możemy już stąd wyjść? Pewnie. Nie za bardzo mam ochotę tu zostawać. Charles, jak umarł Chariton Zacharow? W tajemniczych okolicznościach. Tylko doktor Sechenov zna szczegóły jego śmierci. W tajemniczych okolicznościach, co? Doktor Sechenov naprawdę nic nikomu nie powiedział? Nie do końca. Podobno profesor Zacharow poślizgnął się i wpadł do kadzi pełnej szkodliwego eksperymentalnego neuropolimeru. O kurde, biedaczysko. A co w tym niby tajemniczego? Niektórzy mają wątpliwości co do niektórych elementów tej wersji. Takich jak? Wskutek dziwnego zbiegu okoliczności nie zachowało się żadne nagranie z chwili wypadku, chociaż laboratoria są nieustannie monitorowane. Cóż, zdarza się, nie? Czasem kamery się psują, albo dane się nie zapisują. To jak najbardziej możliwe. Dziwne jest też, że tamten polimer w ogóle nie jest szkodliwy. Nie ma mowy, by kogoś zabił. Sam lubisz w nim pływać. A, dobra, ale może tamten był jakąś eksperymentalną próbką czy coś? W sensie niebezpieczną odmianą. To też jak najbardziej możliwe. Ale czy profesor Zacharow nie wiedziałby, czy eksperymentalna próbka, nad którą pracował, jest groźna? W końcu sam stworzył ten polimer, wspólnie z doktorem Sechenovem. Strasznie to popieprzone. Musimy się udać na stację Liesnaya i pojechać pociągiem w kierunku na Słoneczną. Stamtąd pójdziemy na piechotę. A gdzie mamy znaleźć tę stację? Jest na drugim końcu wsi, w której jesteśmy obecnie. To w drogę. Zapisywanie danych. Proszę wybrać procedurę. Szlak! Pszczoły! Co one robią? Naprawiają zepsute roboty. Im więcej pszczół, tym szybciej przebiegną naprawy. Aktualnie nie są groźne. Możecie iść dalej, po prostu je zignorujcie. Chyba zaczekam. Jedna z nich ma kamerę. Wolałbym, żeby mnie nie dostrzegła. Wszędzie są kamery. Dokąd przesyłają obraz? Informacje z kamer monitoringu są przesyłane bezpośrednio do latającego centrum sterowania o nazwie Jastrząb. Jasne. A co zrobi ten Jastrząb, jeśli mnie zobaczy? Jeśli zostaniecie wykryci, ogłosi alert poziomu pierwszego i skieruje tu wszystkie pobliskie roboty. Jeśli kamera zarejestruje atak na robota, ogłoszony zostanie alert poziomu drugiego i Jastrząb wyśle dodatkowe siły.
Po czym poznać aktualny poziom alertu? Wasza polimerowa siatkówka została wyposażona w odpowiedni wskaźnik. Pojawi się tu tylu wrogów, że wasz zgon jest nieunikniony. One wszystkie się biorą. Robot klasy Trzmier dostarcza jest pobliskiej fabryki. Jakie inne tutejsze roboty mogą być groźne? Do mnie to chyba wszystkie. Może poza ciężkowymi, bo one działają autonomicznie, bez połączenia z siecią. Czyli centrala, do której przeniknął Piet... Nie ma dostępu do... Cholera. System bezpieczeństwa zablokował bramę. Musimy przez nią przejść. Jedynym sposobem będzie podłączenie się do kamer bezpieczeństwa. Niestety, tego nie potrafię. Jest specjalny system diagnostyczny, CDS-2 Volan, który mogę wykorzystać do nawiązania połączenia. System ten może się też przydać do innych rzeczy. Jeśli nam się poszczęści, powinniśmy tu jakiś znaleźć. Według dostępnych danych urządzenie o tym oznaczeniu znajduje się w tej wsi. Wykrywam jego sygnał. Użyjcie skanera, by ustalić jego położenie. Thank you.
Tak, to urządzenie pozwoli nam się włamać do systemu bezpieczeństwa? Włamanie się do systemu byłoby trudne. Brak dostępu. Podaj prawidłowy kod. Gdzie się pali, synku? Babcia, to ty? Nie zapomniałeś o starej babci Zinie, co? No to się chwali. Jak tam w kompleksie Wawiłow? Spodobał ci się ten uroczy krzaczek, który tam mają? Ten uroczy krzaczek prawie mnie zabił. Ledwo się stamtąd wydostałem w jednym kawałku. A teraz tkwię tutaj z tym gównianym wolanem. Podpowiem ci coś, synku. Potrzebujesz większych giwer. Wtedy bez trudu rozwalisz tych paskudnych parszywców. Jasne. Z tym, że tutaj raczej trudno o giwery. Powinieneś zajrzeć do mojej chatki. Znajdę tam dla ciebie schemat. Pomoże ci się włamać do tego wolana. Mam gdzieś tu parę kodów do tego. Do twojej chatki? Co by ze mnie była za Baba Jaga, gdybym nie miała chaty na kurzej stopce? Kiedy cię zrobili, babciu, wszystkie szablony poszły w diabły. Dobra, zajrzę do twojej chatki. Gdzie ją znajdę? Widzisz to pole na wzgórzu wzdłuż drogi od tej twojej wieży? Pójdź tam i zaczekaj na mnie. Wkrótce będę. Zostaliście wykryci przez wroga. Wkrótce pojawią się kolejne roboty. Mm-hmm.
Daj mnie, skurwysynu! Ten pieprzony robot prawie mnie zabił. Cóż, już jestem, synku. Dzięki za pomoc, babciu Zino. To gdzie są te większe giwery? Przydadzą mi się. Chodź, wejdź, napij się herbaty. Jest czajnik, nalej sobie. Dobrze. Niezły telewizor. Co leci? Kreskówki. Siadaj i oglądaj sobie. A to co do cholery? Cicho. Pewne pokazują twojego Seczenowa. Słuchaj uważnie. W zakładzie 3826. Awarię już usunięto, towarzyszu Mołotow. Wszystko jest w normie. Nie mamy o co się martwić. To nie ma znaczenia. Wystarczy, że informacja o tym zdarzeniu może trafić do naszych amerykańskich przyjaciół. Czy rozumie pan, czym nam to wszystkim grozi? Międzynarodowy skandal. Jestem w pełni świadom. Czyżby nasz projekt Atomowe Serce wisi na włosku? Mój projekt? Projekt, który opracowałem jeszcze przed rozpoczęciem tej przeklętej wojny. Projekt, którego wy wszyscy nie chcieliście nawet uznać. Ile milionów obywateli radzieckich zginęło w tej krwawej wojennej rzezi? Przysiągłem, że podobna tragedia na tym świecie już się nigdy nie powtórzy. No cóż, bardzo miło, że nadal cenicie ludzkie życie ponad swoje mechaniczne zabawki, towarzyszu Seczenow. Ale to nadal nie zmienia faktu, że zachodnie sankcje nieustannie trzymają nas za gardło. Towarzyszu Mołotow, ja cenię ludzkie życie naprawdę ponad wszystko. A era kapitalistycznego wyzysku dobiega swojego końca. Wkrótce zachodnia klasa robotnicza zwolni się spod jarzma tyranii. Towarzyszu Mołotow, jestem w pełni świadom spoczywającej na mnie odpowiedzialności i za polimeryzację całej ludności radzieckiej, i uruchomienie sieci neuronowej kolektyw, i projekt Atomowe Serce. O jakiej odpowiedzialności pan mówi, towarzyszu Seczenow? Czy pan w ogóle rozumie, że jeśli Amerykanie odkryją, że wasze roboty są w stanie przełączyć się w tryb bojowy, to gwarantuję, że dla pana projektu będzie to oznaczało koniec? O niczym się nie dowiedzą. Już mówiłem. Awaria została usunięta. Towarzyszu Seczenow, niektórzy członkowie Politbiura być może i uwierzą pana słowom jako zasłużonego członka Akademii Nauk. Ale obawiam się jednak, że mnie wasze słowo nie wystarczy. Co ma pan na myśli? Politbiuro podjęło decyzję. Powierzono mi stać na czele komisji specjalnej, która zbada skutki waszej awarii. Przybędziemy do waszego zakładu za kilka godzin. Czy wyraziłem się jasno, towarzyszu Seczenow? Cóż, towarzyszu Mołotow, jeśli partia uznała to za konieczne. O cholera, babciu Zino. Jakim cudem masz dostęp do tego? To bezpośrednie połączenie. Powiedzmy, że mam znajomości, chłopcze. Nie martw się o to, dobrze? To nie twoja sprawa. Zresztą masz coś innego na głowie. Mam dla ciebie prezent. Tam w kącie.
umiesz się posługiwać kodami wolanowymi, prawda? Weź ten plan. Możesz go dać mojemu automatowi renowacyjnemu. Nie gryzie, w przeciwieństwie do twojej dziewczyny. Co? Dziewczyny? Dziękuję. Kochana jesteś. Proszę wybrać procedurę. Zatem wybieracie Nie jesteś zwykłą starszą panią. Naprawdę? Chyba coś ci się pokręciło, synku. No coś ty. Masz latającą chatę, komputer kwantowy zawieszony na suficie. Pewnie, że mi się pokręciło. W życiu nie spotkałem kogoś takiego jak ty. Pamięć masz chyba kiepską, co nie? Możliwe, że od czasu tamtego ataku nie pamiętam paru drobiazgów. Ale ciebie na pewno bym nie zapomniał. Drobiazgów, powiadasz? Ale teraz masz do zrobienia coś bardzo ważnego, prawda? Zgadza się. Muszę się dostać do WGN. Jest w okolicy stacja kolejowa? Tuż za wioską. Trzymaj się drogi, to trafisz. Tylko nie spuszczaj oka z nieba. Dobra z ciebie, staruszka babciu Zino. Miło, że zauważyłeś. Masz szczęście, że postanowiłam się tobą zaopiekować. Ale dlaczego? Dlaczego to robisz? Chciałam zobaczyć, czy jesteś mężczyzną, czy babą. Ostro. Inaczej nic bym ci nie wbiła do tego tępego łba. Jak tu w ogóle przetrwałaś? Wcale. Ja nie żyję. Co? Co to ma znaczyć? A co to w ogóle za jakieś głupie pytanie? Powinnam wziąć chochlę i strzelić cię w łeb. Nauczyłam się, jak przetrwać, to przetrwałam. A jak śledzisz Seczenowa? Tak samo jak wszystkich. Używam dobrej technologii. Umówmy się tak. Ja nie będę pytać, skąd masz swoją rękawicę, a ty nie będziesz się interesował moją chatą. Stoi? Niech będzie. Dziwne to twoje zwierzątko. Co w niej dziwnego? Jeśli już, to moja herbata jest wyjątkowa. Ale to jest przecież najzwyklejsza kura. Co? Żartowałam. Jesteśmy w zakładzie 3826, to szmaragdowy gród. Nigdy nie widziałeś zaczipowanej kury? Nie widziałem. Nie miałem nawet pojęcia, że takie istnieją. Możesz ją sobie obejrzeć. Dobra, muszę lecieć. Idź już, idź, dziecko. Aha, prawie zapomniałam. Nie znalazłeś tam paru złotych obrączek? W pudełku, oznaczonym zakład 3826. Obrączki w pudełku? Nie, babciu Zino, nic takiego nie widziałem. Byłem czymś zajęty. No to idź już do tego WOGN. Dziękuję. Doceniam twoją pomoc. Czekaj, spotykasz się tam ze Stockhausenem, prawda? A jakim cudem o tym wiesz? Mam swoje sposoby. Powiedz temu Frycowi, że sprawy potoczyłyby się inaczej, gdyby się nie uganiał za cudzą kobietą. Dobra. Chociaż nie mam pojęcia, o czym mówisz. I znajdź sobie jakiś samochód. Do stacji jest dość daleko. Charles, kim w ogóle jest ta babcia Zina? To trudne pytanie, towarzyszu majorze. Nigdy jej nie spotkałem. Tak? Myślałem, że się znacie. Dlaczego? W ogóle się nie odzywałeś, kiedy z nią rozmawiałem. Jakbyś nie chciał, żeby usłyszała twój głos. Postanowiłem się nie ujawniać, póki nie ustalę, po czyjej tak naprawdę jest stronie. To ma sens. A ten projekt Atomowe Serce, o którym dr Seczenow rozmawiał z towarzyszem Mołotowem? Nie mam na ten temat danych. Trzeba o to spytać doktora.
Nie ma po co. Szef powie mi to, co powinienem wiedzieć. Znajdźmy drogę do stacji. W końcu dostaliśmy się do systemu. Stąd zobaczymy wszystko. Poszukajmy odpowiedniej kamery. Mamy kamerę. Charles, dostajesz jakieś dane telemetryczne? Jestem w systemie. Nie widzę niczego, co mógłbym wykorzystać, ale sądzę, że skaner w waszej rękawicy można aktywować, podłączając się do kamery. Spróbujmy. Jest gotowy do ataku.
Oh, znaleźliśmy stację. Pociąg cały czas tu stoi. Musimy tylko usiąść i ruszamy. Mam szczerą nadzieję, że nie napotkamy po drodze przeszkód. Nie zapeszaj, łapo, bo jeszcze pocałujemy klamkę. Wrócę później. Wszędzie leżą trupy. W ogóle nie spodziewali się robotów. Nikt się nie spodziewał takiej agresji u robotów cywilnych. Co ty nie powiesz? Też bym się nie spodziewał. Po brunatnej zarazie roboty wyciągnęły cały kraj z bagna. 10 lat później wszyscy byliśmy przekonani, że są pomocne i niezawodne. To ogromna szkoda.